Czy otrzymaliście ducha przez uczynki prawa, czy przez posłuszeństwo w wierze? Czy jesteście tak niemądrzy? Zaczęliście w duchu, a teraz doskonalicie się przez ciało? Galacjan, list do Galacjan, 3:2-3. Łaska i Duch Święty są normą życia chrześcijańskiego. Paweł uczynki prawa przeciwstawia posłuszeństwu w wierze. Uczynki i słuchanie są sobie przeciwne. Słuchanie zakłada ciszę i uwagę, a więc zaprzestanie uczynków. To jest dobre, aby być wyciszonym i uspokojonym w czasie słuchania głosu naszego Boga, a nie być pracowicie zaangażowanym w pokazywanie naszych własnych możliwości lub znaczenia. Wiara jest związana ze słuchaniem głosu Pana Jezusa Chrystusa, natomiast prawo powiązane jest z uczynkami. Wiara przypisuje wszystko Bogu, Panu Jezusowi Chrystusowi, a nic ciału. Czy Galacjanie porzucili błogosławieństwo i radość z poznania Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który dobrowolnie oddał się za nich na rzecz twardych, zimnych wymagań prawa, które nie może dać nic? Paweł przypomina błogosławieństwo charakterystyczne dla chrześcijaństwa. Dar zamieszkującego Ducha Świętego. Dlatego apostoł Paweł przypomina błogosławieństwo charakterystyczne dla chrześcijaństwa. Dar zamieszkującego Ducha Świętego. Czy Galacjanie otrzymali Ducha Świętego przez uczynki prawa? Jedynie na gruncie dokonanego odkupienia Bóg, Duch Święty mógł wstąpić, aby w nas zamieszkać. Jest to dzieło Boże i powinno być utrzymane wbrew wszystkim sprzeciwom. Prawo nie miało z tym nic wspólnego. Era rządów prawa została zastąpiona przez erę rządów łaski Bożej. Zaczęliście w duchu, a teraz kończycie na ciele? Nie wzrastamy duchowo przez karmienie ciała. Kiedy serce oddala się od bliskości z Panem, jego postawa staje się legalistyczna. Może na początku niedoktrynalnie, ale taka doktryna pojawi się jako środek usprawiedliwiający tę postawę. Galacjanie rozpoczęli swoje nowe życie w Chrystusie od posłuszeństwa wiary i cieszenia się i radowania się z dzieła Bożego. Następnie zwrócili się w kierunku przywiązywania wagi do ich własnej aktywności. Taka jest zdradliwa zasada działania według ciała. Niech Bóg nas chroni, niech Bóg broni, abyśmy się chlubili czymkolwiek innym niż tylko krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Galacjan 6:14.